Solanus już wpływa do Polski. Solanus, Vancouver! Tłok, tłok na wodzie. Trzeba uważać, żeby się nie porozbijać. Tam, wasza jest tam. Proszę Państwa, dla osób... Prosiłam. Sumy już przygotowywane do zacumowania, a Solanus pięknie rufą wchodzi. Ale także problem z udzieleniem ewentualnej pomocy, czy choćby słabe możliwości zaopatrzenia w żywność i paliwo wynikające z... A teraz jak już Państwo widzą, jak Solanus dopływa do brzegu Grande Island. Pierwsze sumy podane. Kończy się najtrudniejszy odcinek rejsu Northwest Passage. Widzę gorąca atmosfera. Płynął do portu Vancouver. Naprawdę fantastyczny polski orzeł. Jak sprzyja pokazaniu naszego żagla. Na pomoście czeka oficjalna delegacja z konsulem Rzeczypospolitej Polski w Vancouver, panem Krzysztofem Czapla. Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Brytyjskiej Kolumbii i nasz ksiądz proboszcz w całym komplecie świta. Witamy w Vancouver, witamy dzielną załogę Solanusa, która pod polską banderą przepłynęła najtrudniejszą trasą, jaką można wybrać. Z Polski, z Bydgoszczy, przepłynęła szlakiem morskim, szlakiem Polonii 2010-2011. Tak jak skandowano tutaj, kiedy pływaliście panowie do tego portu, tak, tu jest Polska. Tu jest Polska dlatego, że tutaj są Polacy i dlatego, że Państwo przypływacie, żeby Polaków tutaj Polonię odwiedzić. Polska jest wszędzie tam, gdzie jest nie tylko polska bandera, ale tam, gdzie są Polacy, którzy Polskę mają w sercu. Witamy dzielną załogę chlebem i solą. Witamy, a naprawdę szczerze.
odsłuchamy i hymn kanadyjski i polski. I później chciałam jeszcze wam... Ja myślę, panie kapitanie, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest pan, to ja pozwolę sobie tą czaszkę tą jedną nałożyć, bo tak to będą mówili, że który to jest pan. Proszę Państwa, może zaprosimy wszystkich na górę. Mamy tam jeszcze dalszy program.